Przed nami ostatni zestaw pytań i odpowiedzi, a więc zaczynamy od numeru 41. Kiedy po raz pierwszy w historii sędzią oficjalnego meczu reprezentacji Polski był Polak? Podaj datę i miejsce spotkania, przeciwnika oraz nazwisko sędziego. A więc chodzi o mecz, który odbył się 15 czerwca 1952 roku w Warszawie. Polska przegrała z Węgrami 1-5, a sędziował Józef Schleifer, który był właśnie pierwszym sędzią Polakiem, który gwizdał jako sędzia główny dla Polski. Pytanie numer 42. Podaj, jacy piłkarze drużyny narodowej zakładali kapitańską opaskę w selekcjonerskim debiucie Andrzeja Strejlała. Było tych graczy aż trzech. I byli to Waldemar Prusik, Jan Urban i Krzysztof Warzycha. Kilka osób pomyliło się i zamiast Krzysztofa Warzychę podało Roberta Warzychę, ale oczywiście jest to błąd, ponieważ jako trzecią opaskę nosił Krzysztof Gucio Warzycha. 43. 9 lipca 1980 roku w towarzyskim meczu z Kolumbią po raz ostatni zagrał w reprezentacji Polski Janusz Sybis oraz trzech innych znakomitych piłkarzy. Podaj ich imiona i nazwiska. Byli to Antoni Szymanowski, Adam Nawałka i Kazimierz Kmiecik. Czyli w komplecie gracze związani kiedyś z Wisłą. 44. Który z piłkarzy jako pierwszy reprezentował Polskę, będąc w tym czasie w trakcie reprezentacyjnej kariery zawodnikiem trzech klubów zagranicznych? Podaj imię i nazwisko gracza oraz nazwy tych klubów. Chodzi o Władysława Żmudę, który reprezentował barwy Hellas Verona, Kosmosu Nowy Jork i Cremonese. Pytanie numer 45. Który z piłkarzy jako pierwszy reprezentował Polskę, będąc w tym czasie graczem klubu spoza Europy? Podaj imię i nazwisko zawodnika oraz nazwę klubu. Poprawna odpowiedź brzmi Grzegorz Lato, który grał w Atlante Meksyk, kiedy 17 kwietnia 1984 roku wystąpił w swoim pożegnalnym spotkaniu w reprezentacji. Błędną odpowiedzią jest podawanie tutaj Władysława Żmudy, ponieważ Władysław Żmuda do Kosmosu Nowy Jork przeszedł dopiero latem roku 84 i jako właśnie piłkarz Kosmosu wystąpił, nie wiem, między innymi z tego co pamiętam, w sierpniu zagrał z Norwegią w roku 84, pod koniec sierpnia z Norwegią i wtedy był dopiero graczem Kosmosu Nowy Jork, ale to już się oczywiście odbyło po tym, jak z kadrą pożegnał się Grzegorz Lato. Dobrze, więc pytanie 45 mamy za sobą. Przejdźmy do pytania numer 46. W jakim meczu reprezentacji Polski po raz pierwszy w historii zagrało razem trzech piłkarzy będących w tym czasie zawodnikami klubów zagranicznych? Podaj imiona i nazwiska graczy oraz nazwy tych trzech klubów, przeciwnika, miejsce spotkania oraz wynik. Byli to Jan Tomaszewski, wtedy piłkarz Berszot, Andrzej Szarmach, który grał we francuskim Auxerre i Grzegorz Lato, który reprezentował barwy KS Lokeren belgijskiego klubu. A mecz odbył się 2 maja 1981 roku w Chorzowie i Polska wygrała z NRD 1-0. Było to spotkanie w ramach kwalifikacji Mistrzostw Świata 82. 47. Sztab reprezentacji, o właśnie, to pytanie to było, jak się okazało, było jednym z najtrudniejszych dla uczestników konkursu. Sztab reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w 1982 roku tworzyli Antoni Piechniczek, trener selekcjoner, oraz Bogusław Hajdas i Piotr Czaja, asystenci. Proszę wymienić czterech trenerów obserwatorów, którzy byli w oficjalnym sztabie na ten turniej. No więc przede wszystkim imiona, nazwiska tych czterech trenerów obserwatorów. Byli to Hubert Kostka, były wspaniały reprezentacyjny bramkarz, a poza tym Waldemar Obremski, Edmund Ziętara, też był reprezentant, i Władysław Żmuda. Nie ten Władysław Żmuda, reprezentant Polski, tylko Władysław Żmuda, trener, między innymi Widzewa, Śląska i kilku innych drużyn. Tak więc jeszcze raz, trenerami, obserwatorami na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii byli po kolei, zapomniałem już kolejność, jaką tu podawałem. Hubert Kostka, Waldemar Obremski, Edmund Ziętara i Władysław Żmuda. Kolejność nie ma znaczenia.
Zupełnie dla mnie niezrozumiałą kwestią jest, dlaczego niektórzy podali czterech rezerwowych, którzy nie zagrali na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Ludzie podawali nazwiska Dolny, Kazimierski, Mowlik i Skrobowski, no ale przecież to nie byli trenerzy, obserwatorzy, tylko to byli niewykorzystani rezerwowi naszej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. No dobrze, 48. Podaj imiona i nazwiska pierwszych w historii futbolu braci, którzy zostali mistrzami świata. Chodzi o Niemców, Fritza i Otmara Walterów, którzy grali w 1954 roku na Mistrzostwach Świata Szwajcarii w barwach RFN. Pytanie 49. Kiedy reprezentacja Polski odniosła zwycięstwo numer 100, oficjalne mecze, podaj datę, miejsce, wynik i przeciwnika. A więc było to 26 września 1973 roku w Chorzowie. Polska wygrała z Walią 3-0. Spotkanie odbyło się w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w 1974 roku. Dobrze, pytanie ostatnie, 50. No jest to pytanie dotyczące Petera Shiltona, bramkarza reprezentacji Anglii w latach 70-90, który rozegrał 1390 spotkań. No i prosiłem o wymienienie poszczególnych rozgrywek, na które złożyło się tych 1390 meczów. No i formułę podałem, jak to powinno wyglądać. No nie będę teraz wymieniał po kolei tych rozgrywek, może pokażę. Zresztą zrobiłem to w poprzednim manifestie, możecie sobie obejrzeć. Tak to powinno wyglądać idealnie, ale oczywiście, jeżeli ktoś nie znał tych nazw, na przykład Puchar Pełnego Członkostwa odbywał się pod nazwami sponsorów Seamod Cup, Zenit Data System Cup, także jeżeli ktoś napisał Full Members Cup, to oczywiście uznawałem tę odpowiedź za dobrą. Natomiast jeżeli ktoś, nie wiem, napisał 1005 mecze ligowe, a potem powiedzmy 186 puchary krajowe, to tego nie mogłem uznać, ponieważ prosiłem jednak o wymienienie poszczególnych rozgrywek. Starałem się być jak najbardziej elastyczny, ale w pewnych przypadkach wymieniłem to właśnie w poprzednim manifestie. Nie mogłem uznać odpowiedzi za prawidłową. No dobrze. To właściwie tyle. Pewnie teraz już wszyscy, których to interesuje, wiedzą, czy odpowiedzieli dobrze na swoje 50 pytań, czy nie. Przypominam, że zwycięzcą głównej nagrody, czyli zdobywcą 200 funtów, będzie ta osoba, która odpowiedziała poprawnie na wszystkie 50 pytań. No cóż, dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za udział w konkursie. Wyniki zostaną ogłoszone wkrótce. Trzymajcie się.